Przyjechał nowy nabytek, będziemy go ściągać. Trzyma go trochę tu, a dobra. Nie powinno być. To będzie razem się podnosić. Tak. Różnica się robi. Czułam pan to. No i może pan odjechać? Dobra, stój. Wogelnot, zmienna szerokość orki do 1,80 m maksymalnie. Zobaczymy, co to pokaże w polu, ale opinie ma niezłe. Nie waży dużo, dość lekki pług i bardzo wytrzymały, podobno tak z opinii tak wynika. Widzimy się za chwilę jeszcze. Chyba jest, no. Jest
górę trochę. O! Jak najlepiej pasuje, bo zamienisz wyżej, żeby było odwrotnie. Teraz deszcz. Jak wam się podoba? Taki sprzęcik. Ma regulację szerokości orki. Cztery szerokości. Maksymalna jest 44. Teraz rozłożony jest na maksa właśnie. I idzie nam w sumie praktycznie równo z kołem, tak jak chcieliśmy. Odora się od miedzy elegancko. Krój talerzowy. Myślę, że będzie śmigał u nas taki Vogelnaut. Ma nowe odkładnie. Tak samo dłuta. Przedpuszki. Jest to model H9200. Czyli, że ma między korpusami rozstaw 92 centymetry. Koło już takie jak w Kwernelandzie, identyczne na siłowniku. I tak to wygląda. Dość taki solidnie wykonany ten puk. Tutaj pan, co kupiliśmy od niego, ma też Kwernelandy. I nam tutaj mówił, że te mocowania od walnic są tutaj w tym Vogelnaucie takie jak w Kwernelandzie LD, grube, mocne, takie solidne, bo na przykład Kwerneland VD model ma je już cienkie i mówi, że taki ciągnik już właśnie 120 koni sześciocylindrowy mógłby taki pług no uciągnąć, że tak powiem, trochę tutaj pokrzywić czy popękać by to mogło. A tutaj już mówi, że nie ma szans. A co ciekawe, pług waży niecałe 900 kg. Także jest to dosyć mało, aż byliśmy zdziwieni. Bo wcześniej ten Gregory, co mieliśmy, ważył tonę 200. Ale ten jest z jakiejś innej stali zrobiony. Nie wiem dokładnie z jakiej, bo nie wnikałem tak głęboko w temat. Ale jest z lżejszej stali, a z dużo mocniejszej. Taka technologia. Jeszcze nie koniec vloga. Na pewno by każdy zauważył, zaraz by było pisane, co to za naklejka przez jedno O. No, nie wiem, takie nakleił poprzedni właściciel, wygląda na to, że sam je robił, bo nie są takie równe, ale naklejki już zamówione, także zdrapuję to i zaraz odtuszczę i widzimy się, jak będę naklejał. To w miarę jakoś prosto wyjść. Góra jest chyba cięta równo, to będę się sugerował górą. Coś takiego. W miarę tak, żeby pęcherzyków nie było. We'll be right back.
Dobra, i ściągamy transparentną. Gra. Mam jeszcze takie C+, tutaj mam na jednej odkładni i nareszcie, żeby było tak samo, zrobię. No i będziemy się widzieć tym sprzętem w jakiejś akcji Zorki. Także do następnego vloga, na razie.